Cześć, witam Was w środę. Pokażę Wam, jak prace postąpiły na chwilę obecną, czyli dzisiaj. Już jest drugi dzień mojego urlopu. Ławy zostały wczoraj rozszalowane, podlane. Nigdzie nie ma żadnych spękań. Co mogę Wam pokazać? Wszystko zostało na bieżąco podlewane. Żona tutaj, jak podlewa trawę, od razu wszystko mi zlała kilkukrotnie, w zasadzie dwa razy dziennie. Ja jeszcze zrobiłem taką docierkę już po takim pierwszym wyschnięciu. Te mleczko cementowe właśnie jeszcze dotarłem. Tutaj z teścią wczoraj ogarnęliśmy piasek, wrzuciliśmy na taras do wysokości takiej, jakie będzie tutaj zagęszczarka chodziła. Kostka ma 8 cm, czyli tak jak mamy pod oknem roletę, to tutaj będzie kostka wmontowana. Zagęszczarką jak ubije, to jakieś 8 cm powinno być podsypki. Cement ze żwirem tutaj proporcji 5 do 1, czyli 5 łopat piachu, jedna łopata cementu. Zobaczymy, ile wyjdzie tego na 50 m2 tarasu. Co prawda może tu wyjść mniej, dlatego że będzie tutaj przed filarami prostokątna, wąska donica. To będzie robione, ta donica, może zrobię szalunek taki drewniany na razie tutaj, żeby ustawić wszystko do sznura, tak jak będą obrzeża donicy montowane. Nie będę jeszcze palisad ani schodów robił, w racji tego, że zagęszczarka będzie chodziła, może wszystko rozwalić. Dzisiaj plan na dziś jest następujący. Murujemy tutaj ściany, czyli dwa pustaki plus trzeci położony, postawiony w zasadzie na jego ścianie, tak jak tutaj widzicie. Dlaczego tak? Dlatego, że ostatni będzie na nim daszek, który jest węższy niż pustak, czyli ma mniej niż 24 cm, a musi troszeczkę wystawać, więc z żoną zdecydowaliśmy, że będzie po prostu węższy taki od ogrodzenia daszek na pustak na górę. No i co, 2 cm tutaj jeszcze wrzucę na ściany styropianu i siatka skleję, a później tynk na to. I kolor jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy biały, czy jakiś inny będzie. Tak czy inaczej, tutaj dzisiaj jeszcze zlejemy wodą. Troszeczkę sobie zagęścimy, że tak powiem, ręcznie, a później dopiero zagęszczarką. Zobaczymy, gdzie tu będzie trzeba jeszcze piachu dosypać. Stopnie mi wyszły 3 pełne stopnie plus czwarty to jest 0 tarasu. Ale to wszystko może na projekcie pokażę, jaki stworzyłem. I tu z kolei też będzie donica, też prostokątna, długa do tego ogrodzenia. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tylnią część tarasu. Tutaj będzie jedno zejście do ogrodu. Tutaj już wszędzie trawa posiana, zaczyna ten element w zasadzie rosnąć. A tutaj będziemy mieli drugie schody. Też tak samo jak po drugiej stronie. Tu będzie wyższy teren. Chyba. Jeszcze dokładnie nie wiem, z żoną muszę przedyskutować. A przód, w czwartek już będzie start kostki, firma przychodzi. Wczoraj z teściem przywiozłem piach, został żwir, który muszę przesypać właśnie tutaj, bo oni będą robić do garażu. Tu będzie wszystko w kostce, cały przód. Czyli też jakieś 100 metrów. 100 metrów. Ławy wczoraj wylaliśmy. Tutaj część na siłownik, drugi na rolki. Ława ta ma wymiar 6,5 metra. 6,5 metra. Dzisiaj rozszaluję i na jeden bloczek pomuruję do samego końca ogrodzenie.
a w osobnym filmie powiem, jak ile powinno być przewodów tutaj do zasilania, tutaj do domofonu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to idę się przebrać i wrócimy po przerwie.